Jacek Sawicki, na co dzień lekarz-psychiatra, z zamiłowania aktor. Wieniczka, alkoholik intelektualista, wyrzucony z pracy, który podróżuje do swej ukochanej i dziecka. Obaj mężczyźni, scaleni scenicznie w jedną postać, zabierają widza w podróż. To jednak nie tylko podróż z Moskwy do Pietuszki. To przede wszystkim podróż w głąb siebie, podróż w poszukiwaniu normalności. Monodram oparty jest na pisanym prozą poemacie Wenedikta Jerofiejewa. Zawsze miałem problemy z tym, jak ją nazwać. Czy to jest powieść? Nie. Autor nazwał ją poemat. I chyba to tak jest. To jest książka taka wielowątkowa. Tam jest w niej wszystko. Trochę. Oczywiście jest to książka o alkoholizmie i o alkoholiku, ale jest tam mnóstwo innych rzeczy. Jest to też taki, dla mnie jest to taki też jakby taki krzyk wolności z piekła, tak? Taki rozpaczliwy troszkę, ale no to też tam jest. Trochę jest tam takiego, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale ono wydaje mi się na miejscu jejcarstwa. A też to, co chciałem w tym moim monodramie uzyskać, to też jest tam no, też i metafizyka, tak? Są inne światy. Czy upiorny nauk jest dla Wieniczki azylem, czy może piekłem? Widz nie dostaje gotowej odpowiedzi. Jacek Sawicki tak wciąga go w świat kreowanego bohatera, że po chwili razem z postacią wykreowaną przez aktora przechodzi się przez czyściec. Spektakl niewątpliwie wart nie tylko zobaczenia, ale przede wszystkim przeżycia. Ja niestety nieudolnie próbowałem coś z tego wydobyć. Mam nadzieję, że chociaż trochę z tego, co jest w książce, jest też w monodramie. Brawurowa rola Jacka Sawickiego na deskach sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury do zobaczenia i przeżycia już 28 lutego o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. 25 marca niezwykła okazja do zobaczenia na scenie SOK dwóch znakomitych aktorek, Stanisławy Cylińskiej i Lucyny Malec. Grace i Gloria to opowieść o dwóch krańcowo różnych kobietach. Różnią je charakter, temperament, doświadczenia, wykształcenie, wszystko. A w efekcie? Otrzymujemy widowisko pełne wdzięku i refleksji, momentami gorzkie, zawsze przepełnione ciepłym humorem. Spektakl mówi o rzeczach trudnych, ale takich, które doświadczają każdego z nas. O bólu, przemijaniu, chorobie. Pokazuje to jednak w bardzo optymistyczny sposób. Akcja sztuki, która w oryginale dzieje się na dalekiej amerykańskiej prowincji, czujemy, że właściwie mogłaby, może zdarza się, wszędzie. Opowieść dopełnia piękna, bardzo teatralna scenografia Jerzego Rudzkiego i znakomita, wzruszająca muzyka Jerzego Satanowskiego. Spektakl został przygotowany z okazji jubileuszu pracy artystycznej Stanisławy Celińskiej i w 2013 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych w Siedlcach zdobył 3 pierwsze nagrody. Pierwszą nagrodę jury i publiczności za najlepszy spektakl i pierwszą nagrodę publiczności w kategorii najlepsza scenografia. Obsada spektaklu każe przygotować się na prawdziwą ucztę aktorskiego kunsztu. Od twórczyń tytułowych ról Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać. Stanisława Celińska to aktorka znana z wielu wybitnych kreacji filmowych i teatralnych. Niejednokrotnie współpraca z Krzysztofem Warlikowskim niejednokrotnie stawiała ją przed trudnymi wyzwaniami aktorskimi. Lucyna Malec, na co dzień aktorka Teatru Kwadrat, również jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych aktorek dubbingowych w Polsce, szerokiej publiczności znana jest z seriali telewizyjnych, jak Bulionerzy, Hotel 52. Jak zderzają się dwa całkowicie różne światy, dwie całkowicie różne osobowości bohaterek, do czego to prowadzi? Odpowiedź na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Zapraszam wszystkich. 25 marca, Suwalski Ośrodek Kultury, sala imienia Andrzeja Wajdy. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, także zapraszam do pośpiechu. Z okazji Dnia Kobiet Suwalski Ośrodek Kultury i Suwalska Orkiestra Kameralna przygotowały specjalną muzyczną propozycję dla pań. Serdecznie zapraszamy i gorąco polecamy marcowy koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem gości specjalnych zespołu The Consonance Trio oraz dwóch solistów, Rafała Supińskiego tenora i Mateusza Stachury barytona.
Koncert zatytułowany Bądź moim natchnieniem odbędzie się 9 marca o godzinie 19 w sali imienia Andrzeja Wajdy i jest dedykowany wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. W programie koncertu znajdą się niezapomniane szlagiery z lat 20. i 30. z bogatego repertuaru tak znamienitych artystów jak Eugeniusz Bodo, Mieczysław Fok oraz Frank Sinatra i Nat King Cole. Nie zabraknie też nieco współczesnych utworów pierwotnie wykonywanych przez Andrzeja Zauchę, Dina Martina czy Michaela Bublé. Ale atutem koncertu jest nie tylko interesujący repertuar adresowany do każdego odbiorcy o nawet najbardziej wymagającym guście, ale oryginalne aranżacje i kompozycje autorskie na orkiestrę, zespół oraz solistów. 9 marca bądź moim natchnieniem. Serdecznie zapraszamy. W tym roku wyjątkowo wcześnie, tak wynika z kalendarza liturgicznego. Po raz 19 z rzędu 4 marca spotkamy się na dorocznym suwalskim Kaziuku. Jednak jego historia sięga dużo dalej niż ostatnie dwie dekady. To blisko 400 lat tradycji, korzeniami sięgającej Wilna. W Wilnie zostały otwarty cykl odpustów związanych z kultem świętego Kazimierza. Suwalski Kaziuk zyskał sobie już własną renomę i cieszy się ogromną popularnością. Jeśli idzie o tych, którzy będą oferowali, to oczywiście wystawcy i to nie tylko lokalni, ale również z wielu innych miast i okolic, czasami bardzo odsyłek odległych. Natomiast jeśli idzie o tych, którzy będą kupującymi, bywalcami, no to oczywiście w dużej mierze ci, którzy w Suwałkach mieszkają. Tym bardziej, że od samego początku, to tych 19 lat, określamy Kaziuk jako tradycyjny jarmark w nowomiejskich realiach. Co będziemy mogli na tym jarmarku nabyć? Podstawową gamą towarów jest oferta tradycyjna, a więc palmy, obarzanki, pisanki, czyli te tradycje, które są związane z czasem marcowym, a więc również i zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Jak zwykle każdy będzie na jarmarku mile widziany, szczególnie zaś na spotkanie zapraszamy tych, którzy są zainteresowani tradycją, którzy są zainteresowani świadomością tego, gdzie się jest, gdzie się żyje, ale też i tych, którzy chcieliby tylko zobaczyć coś, co może im się spodoba. Serdecznie zapraszamy 4 marca, otoczenie kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Oh,